Witam, krajca z tej strony. Tematem dzisiejszego odcinka będą spodnie Rider MK4. Są to spodnie od firmy Spreadgear. Są to spodnie w kamuflażu Multicam. Odnośnie Multicama od razu zmianka na spodniach i wszelakich informacjach nie znalazłem, że jest patent od kraja, choć naprawdę wyglądają tak jak powinny, ale nie ma znaczka aprobaty przez kraja. Zdziwiony jestem bardzo, bo większość firm takie cuda ma, a oni tego nie mają. Ale nazywają się Multicam. I na kolaniki. Nakolniki to są DC30, to są dyktowane nakolniki do tych spodni. A więc, odnośnie tych spodni. Odnośnie tylko znaczka, to mamy tutaj taki fajny znaczek, klepir. Odnośnie tych spodni, na początek co mogę powiedzieć, co ma to najbliższe z armią, to, że mają znaczek NIR. Czyli jest to technologia zarządzania. Służy ona do zapobiegania wykrywaniu żołnierzy przez konwertery obrazów NIR. Te urządzenia fotokody nie wykrywają temperatur, lecz wariacje promieniowania podczerwonego. Mundury zgodne odnośnie tego NIR wykorzystują specjalną tkaninę, która pozwala żołnierzom pojawić się na tym samym poziomie promieniowania, co otaczający teren, co utrudnia wykrycie. I to by była jedyna rzecz związana, którą mogłem odnaleźć, że jest to jakaś technologia wojskowa w specjalizacji MilSpec. Ponieważ na stronie producenta jest wymienione, że spodnie używają austriackie oddziały specjalne. Więc sobie siadłem na internet, wygooglowałem jak komando, German Hunting Commando oraz specjalną operacyjną grupę i obejrzałem kilkaset zdjęć i nigdzie te spodnie się nie pokazały. Nigdzie. W żadnym kamuflażu. Także podejrzewam, że to jest chwyt reklamowy. A odnośnie tego, no to fachowcem nie jestem, może naprawdę tak jest. Tu jeden na kolanik zamontowałem, ponieważ ciężko się go montuje. Później jak będę mówił o nim, to od razu powiem. Aha, na początek. Odnośnie materiału. Materiał jest bardzo miły. Jest to 50x50, nie 50x50, zaraz. Źle. To nie jest 50x50, one mają więcej bawełny niż zwykłe UF Pro, ponieważ to jest tak jakby wersja letnia. Tak, żeby były tak jakby bardziej przewiewne, to jest 65 polisteru, 35 kotonu. Także w porównaniu na przykład do innych spodni lepszej klasy, tych grubszych, jest mniejsza zawartość bawełny względem poliesteru. Stąd może taki materiał jest taki chudszy i miększy. Bo jakby nie było, jakby bawełna czy grubsza, tym jest twardsza. A więc zaczynając od góry. Mamy taką fajną wyściółkę na pasie, naprawdę bardzo miła. Nie wiem, czy to się będzie kosmacić, czy nie będzie, ale wygląda mile na początek. Od środka mamy kieszonkę na paszport, która bardzo często na reklamach tych spodni jest pokazywana. Mamy tutaj jedną metkę odnośnie co można, że bierzemy na 30. Dobra sprawa, możemy suszyć suszarce. Jedyne moje spodnie, które mam ze sprzętu wojskowego, które można suszyć w suszarce. Tu mamy metkę, do wpisania możemy nasze nazwisko. Firma austriacka, ale znaczek jest szwajcarski. Spodnie X-Large 56. I co tu jeszcze? A i kieszonka na dodatkowe ubranko dla naszego przyjaciela. Na pasie szlufki są podszywane materiałem. Materiał wygląda na mocny. Coś w rodzaju takiego nylonu, bym powiedział. Także fajne, na pewno się szybko nie będą niszczyć paski. Pod spodem jeszcze mam dodatkowo naokoło taką. Co widać. Od przodu dalej patrząc, mamy zapinane na dwa zatrzaski. Zamek oczywiście firmy JKK, czyli markówka. Ładnie wszystko chodzi. W kieszeniach mamy naciągi do, tak jak widać, do regulacji nakolanników. W obydwóch. Czy mamy jakieś kieszonki dodatkowo? Nie mamy. Później, idąc w dół,
kieszenie główne, boczne. Mamy taką fajną napkę zasłaniającą i suwak. Na suwaku sznurek, żeby było lepiej w rękawicach odsunąć. Kieszeń jest bardzo głęboka. I tutaj na magazynek możemy wziąć. Zobaczę, właśnie nie mam magazynka M4, ponieważ jestem na systemie do CZ-ki, czyli mam inne. To wykorzystam szybko ładowarkę, bo jest w kształcie, czyli wchodzi, chowa się calutki, czyli spokojnie możemy włożyć magazynek, zasunąć i magazynek będziemy mieli w środku spodniach. Zaraz tutaj właśnie drugi magazynek włożę, bo są jeszcze... A, to tu już od razu pokażę. Ten magazynek jest bardzo długi. Znaczy nie taki długi jak jakieś 50-tki. Ale tu jak włożymy, to już jak widzimy, ten magazynek, na magazynek jest już tak troszeczkę mniej miejsca. Czyli bym powiedział taki standardowy do Glocka do 17 wchodzi, bo ten jest, wiem, że do Glocka jest gdzieś taki, bo mam. Ale od Sigsauera, od tego przedłużony, od 320 widzieliśmy, wystaje. Idąc dalej w dół, tak jak mówiłem, jest miejsce nadyktowane na koleniki. Na koleniki wkładamy od środka, odwracamy nogawkę. Gdy mamy nogawkę odwróconą, pojawia nam się taka kieszonka. Też bardzo miły materiał, to jest ten sam materiał, który mamy tutaj z przodu, znaczy, który mamy tu w środku. Mamy taką rzepkę, która nam przytrzymuje. Tu wkładamy na kolannik, zapinamy rzepę, odwracamy nogawkę i zaczynamy się bawić na zasadzie, jak tutaj mamy, właśnie tu rozkręcę tego, ten na kolannik. Jeśli wcześniej można było powiedzieć podróbka, że szwajcarskie, to tu używamy chociaż scyzoryk szwajcarski, który już chyba notabene mam 10 lat. I nigdy nie ostrzyłem, a jest tak ostry, że bałbym się nim bawić. Odnośnie nakolannika, jak już jesteśmy przy nim, strona, to co jest wersją, co wkładamy do wewnątrz, do spodni, jest z pianki i wygląda na bardzo przyjemny materiał. Lecz ten materiał, bym powiedział, grubość piłeczki ping-pongowej. Nie wierzę, że to będzie długo. Naprawdę, w to nie wierzę. Dla mnie to jest tendeta w tych spodniach. Taka najgorsza rzecz. Notabene to kosztuje 40 parę funtów. Później się tu męczymy i właśnie w tą każdą dziureczkę, bo tu mamy takie dziurki, i tą każdą dziurkę próbujemy celnąć. I dokręcamy. Gwint jest o szybkim skoku, także szybko się dokręca. Ale bym powiedział, że zimą w warunkach w rękawicach za Chiny tego nikt nie zrobi. Chyba, że mówię o rękawiczkach chirurgicznych. Schodząc niżej, poniżej na kolennika, mamy pseudo ochronę na buty, która jest tak jakby... Materiał jest zawsze tutaj, powinien być grubszy, który powoduje, że ciężej nam go wytrzeć, ponieważ to najczęściej obcieramy sobie tu but o but. Tu wygląda jakby tak miało być, lecz jednak materiał jest najzwyklejszy. To jest ten sam materiał. Mamy tutaj zaczep na sznurówki, do sznurówek, czyli fajna sprawa, jak ktoś nie używa takich nakolenników, a używa nakolenniki na gumkę, czyli jak se tu zaczepi te spodnie, dół spodni o but do sznurówki, także nie będzie mu to się tak ściągało, ponieważ to będzie tak jakby trzymało. Tu mamy dodatkowo taką napkę. Ta napka, bym powiedział, jest z materiału takiego... nie przemawia do mnie jego jakość. I regulacja też nie jest duża, jak widać. Tak mamy normalnie. Możemy tak jakby ściągnąć tylko o 2 cm. Nogawki są średnio duże, bym powiedział. Na pewno nie są to spodnie przygotowane na buty jakieś zimowe. Zresztą sam materiał, hutszy, mówi nam, że te spodnie są na pewno przygotowane na okres letni. Na pewno nie na okres zimowy. Bo w porównaniu na przykład do moich UF Pro, które mam tutaj, to materiał jest od UF Pro 2 razy grubszy, lecz tu już jest 50 na 50, 50 polamidu i 50 kotonu. Także to są totalnie inne spodnie.
Tak jak tu fajnie widać właśnie, kordura ładna wszyta. O, inna bajka, inne pieniądze, tylko tak nie oszukujmy się. Tych spodni możemy mieć dwie pary, a UF Pro będziemy mieli jedno. I jeszcze nam zostanie, kupując dwie pary, tych spodni jeszcze nam zostanie około 50 funtów. To by było tyle z tej strony. Ocieszenie, jak mówiłem, przewracamy na drugą stronę. Z drugiej strony bardzo fajny znaczek. Tutaj tylko jeden problem będę miał. Szlufek. Jest mała ilość. Tu mamy dwie z przodu, dwie tutaj z przodu, a tutaj mamy tylko te tak jakby po bokach i ten. Będzie się czasami te spodnie się brzydko naciągały. Nie mamy wzmocnienia na tyłku. Żadnego. Mamy dodatkowo tak materiał wszyty w kroku, ale nie mamy czegoś takiego wzmocnienia. Także taka lekka bida z tym. Mamy dwie kieszenie na suwak. Bardzo duże. Naprawdę. Po obu stronach oczywiście sznurek do obsługi w rękawicach. Tak już wcześniej wspomniałem, naszywka Klawgir. I to był, było tyle. Czyli tak naprawdę kieszeni mamy dwie z tyłu, dwie na magazynki, kieszenie boczne. W kieszeni bocznej mamy, z tego co pamiętam, tak, dobrze, dobrze pamiętam, tylko po prawej stronie mamy miejsce na magazynek do M4, a już po lewej tego nie ma. I dwie kieszenie z przodu. I w tych kieszeniach nie mamy nic poza naciągiem. A jeszcze mamy takie dwa haczyki, żeby sobie coś zawieść. Nakolniki musiałem kupić czarne, ponieważ zielonych nie było. Także będę musiał przemalować. Odnośnie spodni, czy jestem zadowolony? Tak, jestem zadowolony, ponieważ miałem spodnie tańsze, miałem spodnie droższe. Te spodnie kosztują troszeczkę drożej niż spodnie Helikona. Do Helikona to w ogóle... Helikon przy tym to wygląda po prostu jak, nie wiem, jak najgorszy brat z Chin. To czy do Higlandera, chociaż Higlander to już jest zdecydowanie taniej, ale na przykład Helikon ma podobne cenowo spodnie lub 5.11, to bym powiedział, że to docelowo jest o wiele lepsze. Znaczy nie, no 5.11 jest tańsze, ale Helikon ma na przykład w podobnej cenie spodnie Urbana, także no, naprawdę, to jest różnica wielu, wielu, wielu klas odnośnie wykonania spodni. Spodnie naprawdę bardzo miło leżą na tyłku, za przeproszeniem, i miło się je nosi. Zakładałem je, od razu jak założyłem, stwierdziłem, że je zostawię. Poza tym podoba mi się to, że mogę ściągnąć na kolaniki i tak naprawdę na kolanach nie widać bardzo, żeby to było jakieś tam miejsce na właśnie wojskowe, co dlatego sobie kupiłem, bo mam UF Pro, ale w UF Pro nie mogę pójść w góry, bo jednak wyglądają na typowo wojskowe spodnie, a w tych spodniach jednak będę mógł sobie pójść na jakąś wycieczkę w góry. Jestem zadowolony. Polecam, jeśli ktoś chce, naprawdę warto. Odnośnie na kolannika, podejrzewam, będzie krótki jego żywot, gdzieś zahaczę, na pewno połamie. Bo tak jak on jest tu zamontowany, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie jestem jakoś przekonany, nie przemawia to do mnie, ten system montażu i jakość tego plastiku. Chyba że ten plastik naprawdę jest jakiś cholernie wytrzymały. Także, co tu mogę powiedzieć jeszcze więcej? Warto, warto i polecam. Także do usłyszenia w następnym odcinku. Hej!